Siemanko, piromaniacy. Dzisiaj kolejne jakby retro wspomnienie czar. A powrócimy sobie do znanych petard każdemu FP3, ale od komety. Oczywiście z NWP. Zostało, już troszkę wystrzelałem, jak widzicie, ale zostało mi troszeczkę. A to nie stoi na przeszkodzie, żebym zrobił taki test. I tak, i to jest produkt to jest P1216 FP3 NWP, petarda błyskowa od komety. Tutaj macie instrukcję obsługi. Fajnie łapie dzisiaj ostrość, a nie tak jak ostatnio, sorry. Mocny korpus, zbity, tak, gips. I ogólnie petardka, tak jak FP3 od Jorge. Ale zaraz przejdziemy do pudełeczka tutaj, tak, z tyłu. I co my tutaj mamy? Klasa trzecia oczywiście, 40 gram neku. 40 gram neku, a tutaj mamy paczuszki, sorry, pakowane po 4 razy 5 sztuk, tak? Czyli 20 sztuk, czyli wychodzi na każdą petardę 2 grama mieszanki fotobłyskowej. I tutaj tak mamy takie ucho, no co oznacza, że jest petarda głośna, mocna, a jest mocna, uwierzcie mi, jest mocna, bez dwóch zdań. Tutaj mamy datę produkcji, 2015 rok. I co? I sobie tak porównamy, od razu też powiem, że porównamy sobie z beznadziejną, tak, jakby to można powiedzieć, FP3 z CE, a także z FP3 z NWP od Jorga. Także takie to sobie będzie porównanie. No powiem wam, że już ciężko je dostać, naprawdę to już jest leciwy towar, bardzo ciężko, bardzo ciężko. Jak macie jakiś namiar na nie, no to chętnie bym taką informację sobie powziął od was, jeżeli macie jakiś namiar na te FP3 od komety. Może bym się jeszcze zaopatrzył, jakby gdzieś były, no ale ja jakoś nie zauważyłem ich na sklepach internetowych. Także zobaczymy się na miejscu w CRC, no i do testu. Także na razie, do testu, zapraszam. Dobra, no to teraz leci kometa FP3 z NWP i sobie deszczyk spada, a my sobie strzelamy. Też ma flarę chyba, z tego co wiem, albo i nie. Nie ma, ale głośny. Głośne. To teraz leci kometa do wody. Do wody. Tutaj mamy taką rzeczkę. No to dawaj tu. Zobaczymy jak pryśnie. W wodzie. No to sami patrzy, jak walnęło. Wow, teraz nawet jeszcze dostałem. Dobra, no to teraz co leci? A teraz leci porównanie. Strzelamy z CE pierwsze, FP3. To jest, mam. Tak, dobra, to pierwsze leci z CE. Teraz porównujemy sobie te FP3 z CE. Od Jorge popatrzcie sobie sami. Taki strzał. Kółeczko było. Nie, ja bym teraz dał o to, FP3 od komety, właśnie to, które testujemy. Patrzcie, dwa ląty. Dobra. O, i dwa podpalone na raz. Czyli ta jest bez flary. Tak. Ale ładne. Ładne ma dupnięcie. I teraz FP3 z NWP od Jorga. Dobra. Sobie leci. No ładnie. Dobra, wam się filmik spodobał, oceniajcie, która. Ja myślę, że od Jorga troszeczkę jest lepsza niż od komety, ale niewiele, niewiele naprawdę. To z komety jest dużo lepsze niż to badziectwo z od Jorga. Także komentujcie, jak wam się filmik spodobał, lajkujcie i do następnego strzelania. Hej!